idziemy tam, to nie wiem, że trochę no. To ronda, no to z twojej łazi. To no i se podzielą tam potem. Myślę, że usłyszę to, czego się wszyscy spodziewamy, że nas pochwalą, że będzie no, wszystkim przyjemnie, a jak będzie potem w praktyce, to się okaże. Boję się, żeby w pewnym momencie nie odpuścili tej sprawy ci, którzy o tym decydują, żeby nie było takiego no, zdrady elit. Ja mam nadzieję, że to cokolwiek zmieni, tak? Bo obawiam się, że chyba nie za wiele, bo Putin jest Putinem i jakby to mam wrażenie, że on się nie boi nikogo i niczego, więc. Co może zrobić? Znaczy myślę, że i tak już trochę robi, tak? Tak samo jak i my robimy dużo, że w ogóle im pomagamy, tak? A co może zrobić? Nie wiem, nie wiem. To jest ciężkie pytanie, bo tak jak powiedziałam, myślę, że niewiele to zmieni, jeżeli chodzi o podejście Putina do całej tej sytuacji. Wiek, zaangażowanie tego człowieka na rzecz Ukrainy, faktycznie świata można powiedzieć, nas również. Super. Szacun na całej linii. Tylko nie wiem, czy to się, bo nie wiem, czy to się potem w live. Oficiali polonezi speră ca președintele Biden să anunțe grupuri de luptă permanente aici pe teritoriul Poloniei. Sunt deja 10.000 de soldați americani pe teritoriul Poloniei, însă și alte măsuri pentru securitatea flancului estic și poate discuții mâine pentru că... Nu, на что мы надеемся? Мы надеемся на мир во всем мире. Это самое главное желание, это просто мечта, чтобы в Украине закончилась война, чтобы везде был мир, вот, и стабильность. Ну, мы надеемся, что все-таки увеличат поставки оружия, вот, и, ну, и дела на фронте будут лучше, и мы победим. Надеюсь, напевно, на то, что, может, что-то нарешті вирішиться, что, может, уже война закінчиться. На допомогу, бо... У нас немає тої зброї, яку вони мають. Можливо, вони більше допоможуть. Щоб був мир в нашій країні, так вже хочеться.